Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim filmiku w starym roku. Dzisiaj mamy 31 grudnia, Sylwester. Ja się szykuję na Sylwestra już, chociaż jest godzina dopiero 15, ale już zaczynam tak delikatnie się przygotowywać. Najpierw jakieś rzeczy takie nawilżające, nałożę sobie maseczkę na twarz. To jest maseczka akurat z Effectimy, ja ją dostałam w jakimś tam shiny boxie którymś i zostawiłam ją właśnie na taką specjalną okazję, która jest akurat dzisiaj. Więc tak, i pod oczy, ponieważ się nie wyspałam, to sobie nałożę jakąś taką maseczkę nawilżającą, właśnie chłodzące płatki pod oczy, diamentowy kompleks z Elbiotiki. Więc te dwie rzeczy sobie najpierw nałożę, pochodzę w tym troszeczkę, a potem dopiero za kilka godzin prawdopodobnie do Was wrócę i będziemy dalej kontynuować, czyli będziemy się malować, przynajmniej ja będę się malowała, pewnie Wy też. Mam nadzieję, że ten filmik jeszcze uda mi się wstawić w tym starym roku. Jeżeli nie, no to 1 stycznia będziecie mogły zobaczyć, jak się szykowałam właśnie na Sylwestra. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że kolejny rok, ten 2017-18, patrzcie, jak ten czas leci, ten 2018 rok będzie jeszcze lepszy niż ten, który był teraz, który jest teraz, bo jeszcze on jest, jeszcze trwa. Więc mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. Ten 2017 nie był jakimś złym rokiem dla mnie, ale mam nadzieję, że kolejny będzie jeszcze fajniejszy. Także tyle. I oczywiście z tego miejsca chcę Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Spełnienia marzeń przede wszystkim. I nie bójcie się spełniać marzenia. Więc zaczynam od maseczki. Najpierw nałożę sobie tą maseczkę. Jak ją potrzymam, to potem sobie nałożę te płatki. Zobaczymy, jak ona wygląda w ogóle. To jest maska, ojejku, ona jest strasznie wodnista, znaczy dużo ma wody i ona jest takim glutkiem. Jak widzicie, to nie jest taka zwykła płachta. Powinnam to w łazience chyba nakładać, żeby to wszystkiego nie oblać. Ale dobra, spróbuję. Zwijam sobie włosy, żeby ich nie zepsuć, ponieważ jestem już po prysznicu. Włosy już wysuszyłam i tak dalej. Strasznie jest nasączone. Zobaczcie, ile tego płynu tutaj jest w środku. Gdzie mam tu lusterko? Nie, będzie mi spadać. Strasznie się zsuwa. Miałam nie jedną maseczkę taką żelową, ale ona się pięknie trzymała. No widzicie? Jako się ulokowałam i tutaj zobaczcie, mam jeszcze pełno tego płynu. Więc ja sobie go ładnie tutaj wyleję na dłoń troszeczkę i wsmaruję w szyję. Przede wszystkim, ojej, ale się klei. Okej, 20 minut, zaraz wracam. Okej, więc minęło 20 minut. Jak nie mówiłam, to mi się nie zsuwała. Po paru minutach po prostu ona tak fajnie przyległa, przestała być bardzo mokra i po prostu przestała się ześlizgiwać. I tak myślę, że ona normalnie mi tutaj dotyka też miejsc pod oczami, więc nie wiem, czy jest sens, żebym nakładała w ogóle oddzielnie płatki jeszcze pod oczy. Dobrze, więc zaczynamy kolejne przygotowania. Teraz już będę robić makijaż. W tym momencie pod oczy nałożyłam sobie tylko krem właśnie pod oczy, migdałowy. I taki krem wodny nawilżający, to jest tak jakby emulsja. Potem się jeszcze na to nakłada serum i nakłada się krem. Więc jeśli chodzi w ogóle o krem, mam ochotę nałożyć krem taki fajny, rozświetlający z firmy Sensilis. Z tym, że to jest produkt, który czasami mi się roluje. W zależności jaką pielęgnację pod spód nałożę, to mi się po prostu roluje, a w tym momencie mam tą maskę, mam nałożony właśnie ten produkt i nie mam pojęcia, jak ten krem się zachowa, więc spróbujemy później. Najpierw po prostu sobie nałożę, zrobię sobie oczy, makijaż oczu i wiecie co, nie wiem, jak się pomalować, kompletnie nie wiem. Co prawda ja się na Sylwestra raczej nie wybieram, będę tutaj w domu, ale mimo wszystko chcę ładnie wyglądać, chcę być, wiecie, w ten nowy rok wejść zadbaną, z ładnym makijażem, z ładnym wyglądem, także tyle. I będę teraz robić oczka. Zastanowię się szybciutko, jaki makijaż zrobię. Pewnie jakiś taki zwykły, nic jakiegoś specjalnego, ale taki no, ładniejszy troszkę, inny niż na co dzień. Więc zaczynamy. Najpierw nałożę sobie cień z Barbery w kolorze Almond na całą powiekę. Zrobię taką bazę. Polecam z kredką czarną na linię wodną, górną i dolną. Rozcieram pędzelkiem. Będę
używać palety Huda Beauty, tej Desert Dusk Palette, i użyję sobie brązu, tego takiego neutralnego. Nałożę go na załamanie powieki. Teraz palety Too Faced. Wezmę po prostu jasny taki cień beżowy. Ogólnie te dwa tutaj na górze połączę ze sobą. To są maty beżowe i podłuk brwiowy. Teraz z palety Too Faced biorę ten niebieski tutaj cień i nałożę go na całą górną powiekę. Rozcieram troszkę. I teraz na dolną powiekę od zewnętrznego kącika pójdzie ten cień z palety Huda Beauty oczywiście, a od wewnętrznego ten. Czyli te dwa cienie będę nakładać na dół. Wklepię sobie ten cień nawierzchniowy, opalizujący. Na górną linię rzęs nałożę jeszcze odrobinę czarnej kredki, którą rozetrę. I dużo tuszu. Nie będę nakładać sztucznych rzęs. Nałożę sobie po prostu ze dwie warstwy tuszu z grylą Cils d'Enfer. Dobrze, więc teraz lecimy z twarzą. Najpierw sobie nałożę ten krem i mam nadzieję, że mi się nie zroluje. On bardzo fajnie rozświetla i nabliża skórę. Jest taki w kolorze takim różowawym. Naprawdę fajnie działa, tylko że czasami się niestety roluje, więc sprawdzimy, jak się zachowa. Nałożę go też na szyję. Ładnie pachnie. Już strzelają. Nie wiem, czy słyszycie, ale fajerwerki już. Już strzelają fajerwerkami. No nie, no dziewczyny. Zrolował się, spójrzcie. Nie wiem, czy to widzicie. Co to za krem? Kurczę, no jak praktycznie nic na niego, pod niego nie nałożę, to jest ok, ale wystarczy, że cokolwiek pod niego nałożę, jakiś serum, czy no nie wiem, delikatny jakiś produkt, to mi się po prostu zaczyna rolować, zobaczcie. Niestety, ale ten krem dostałam do testów. Nie podoba mi się i nie polecam go. Muszę go teraz zmyć. Dobrze, więc zamiast tego kremu rozświetlającego nałożę po prostu bazę, która rozświetla i też nawilża. To są meteoryty Guerlain. Mam w próbeczce. Nakładam po prostu na całą twarz. Teraz mnóstwo korektora pod oczy, żeby ładnie zakamuflować wszystkie cienie, ponieważ makijaż oczu mam mocny. Jest to Helena Rubinstein Magic Concealer, kolor to jest 01 Light. I sporo również podkładu, podkład Yves Saint Laurent, bardzo fajnie kryjący, ale lekki. To jest All Hours Encre de Poux w kolorze B20, także teraz lecimy z tymi dwoma produktami. Podkład. Dobra, teraz całość przypudruję bardzo delikatnie pudrem.
Bronzer, jaki dzisiaj użyję, to będzie Shiseido. To jest taki chyba najciemniejszy mój bronzer. Tak się prezentuje. Róż, który ostatnio uwielbiam, to jest róż z tej palety Too Faced. Niestety jest niedostępna ta paletka i niestety chyba tego różu nie ma takiego dostępnego normalnie w sprzedaży. To jest ten kolor tutaj. Przepiękny odcień. Mocno napigmentowany, zobaczcie. Więc delikatnie go rozłożę na policzki. Tylko wezmę sobie lusterko tak naprzeciwko mnie. Z głupią miną. Ja to robię tak, że tak, żeby te policzki się tak wypchnęły. I mniej więcej na samą górę tych policzków to nakładam. Rozetrę go jeszcze pędzelkiem po pudrze, tak tylko krawędzie. Odrobinkę to, co mi zostało na pędzelku, jeszcze nakładam na skronie, tak bardzo delikatnie, już tutaj praktycznie nic nie ma na pędzlu. Delikatnie na nos, tak żeby wszystko się ładnie stopiało ze sobą. Teraz jeżeli chodzi o rozświetlacz, to serduszko z Too Faced, najpiękniejszy rozświetlacz ever. Nałożę go na szczyty kości policzkowych. Natomiast kąciki oczu nałożę sobie tym razem z paletki Alchemist kolor niebieski, czyli to będzie ten tutaj. Ponieważ makijaż mam taki właśnie w granatach, to użyję sobie tego niebieskiego. Kredka z Kiko i została mi pomadka w kolorze nude, to jest Marc Jacobs w kolorze 106. Więc dziewczyny, to wszystko. Tak będę witać nowy rok w takim właśnie wydaniu, w takim makijażu. No, wymyślałam go na biegu tak naprawdę. Wyszedł chyba całkiem w porządku, chociaż myślałam, że nie będę dzisiaj na niebiesko pomalowana, ale jakoś tak wyszło. Także jest całkiem chyba okej. Najbardziej mi się podoba ten róż, który tutaj ma na policzkach. On też troszeczkę zbladł, ponieważ jak się go nakłada, to on taki mocny efekt daje, a potem się ładnie wtapia w skórę. No, całą się prezentuje w ten sposób. Co by nie było, to i tak nie będę go zmywać, więc tak będę wyglądać na przełomie 2017 i 2018 roku. Jeśli chodzi o strój dnia i fryzurę, jeżeli chodzi w ogóle o włosy, to nic z nimi nie będę robić. Ja zazwyczaj nic nie robię, nie układam włosów jakoś specjalnie, tylko je po prostu suszę, wywijam na szczotce i to wszystko. Nie robię jakiś fryzur. A jeśli chodzi o ciuchy, to wiecie co, tak sobie pomyślałam, że ja będę w domu. W sumie nie będę miała żadnej kreacji, żadnych jakichś, nie wiadomo, jakichś sukienek. Nałożę po prostu jakąś bluzkę na siebie, spódniczkę, może rajstopki czarne i tak będę wyglądać sobie bluzeczkę. Bardzo wygodną, uwielbiam ją, mam czarne rajstopki i taką jeansową spódniczkę. I do tego założyłam sobie naszyjnik z niebieskimi takimi kamieniami, co pasuje mi i do makijażu, i do tej spódniczki właśnie granatowej. Także tak się prezentuję, tak będę witać nowy rok. Mam nadzieję, że ten nowy rok będzie jeszcze lepszy niż poprzedni i mam nadzieję, że Wy również miło spędzicie ten czas, miło będziecie się bawić na Sylwestra, że nie będziecie miały kaca następnego dnia i w nowym roku spełnią się Wasze wszystkie, nawet najskrytsze marzenia. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, pozdrawiam Was gorąco, zapraszam na kolejne filmy i widzimy się już w nowym roku. Buziaczki, pa!